Mówisz Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 16 czerwca, już jest prawie w pół do dziewiątej. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Proszę Państwa, jak pisał poeta, jutro będzie fajny dzień, pod warunkiem, że w południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. No właśnie, czy jeszcze ktoś w ogóle pamięta, jak pachniała przemysławka? Natomiast z samego rana, bo tamto w południe, z samego rana Państwu polecam lekturę najnowszego tygodnika Gazeta Polska. Ja jestem właśnie świeżo po tym. Temat okładkowy, jak widać, to jest Polska w PO trzasku. To jest artykuł Piotra Lisiewicza, który pisze o tym, jak Rafał Trzaskowski mógłby zdemolować polskie państwo. I pisze Piotr Lisiewicz między innymi tak. Powrót komuny w sądach. Zamiast sojuszu z Ameryką uległość wobec interesów niemiecko-rosyjskich. Wetowanie na złość PiS odbudowy gospodarki po pandemii. Wreszcie prezydent z ojczyzny Jana Pawła II jako lider walki o ideologię LGBT w Europie Środkowo-Wschodniej. Takie byłyby skutki zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Konstytucja nie daje prezydentowi dużych uprawnień konstruktywnych, ale ma on ogromne możliwości demolowania polityki rządu. Nieprzypadkowo to rozwiązanie okrągłostołowe uszyte pod Jaruzelskiego, które miało zapewnić mu obronę interesów komunistycznej nomenklatury. Co poza tym Państwo znajdą w tym najnowszym tygodniku Gazeta Polska? We wstępniaku redaktor naczelny pisze o kłamstwie jako politycznym rytuale III RP. Oszustwo wyborcze to przez lata była taka absolutna norma i dopiero PiS, realizując te swoje obietnice wyborcze, to zmieniło. Proszę sprawdzić, jaki weksel teraz powinien nam wszystkim wystawić i dlaczego Krzysztof Bosak. To we wstępniaku Tomasza Sakiewicza. Grzegorz Wierzchołowski pisze o Trzaskowskim i wandalach od pomnika Kościuszki. Hubert Kowalski o Trzaskowskim i eutanazji warszawskiego sportu. Dorota Kania walczy o normalność. Też pisze o Trzaskowskim, ale nie, to trzeba przeczytać, trzeba obejrzeć. Dzisiaj o 21.30 jest koniec systemu, także zapraszamy. Wojtek Mucha i Jacek Liziniewicz opisują 15 zjazd klubów Gazety Polskiej. On był o tyle nietypowy, że odbywał się w trybie online i to było zupełnie wyjątkowe spotkanie i z prezydentem, i z premierem, i z prezesem. W tygodniku ponadto znajdą Państwo też ważne teksty na temat tego, co wydarzyło się na świecie, głównie w Stanach. Zachód na kolanach, czyli wojna o pomniki. Tomek Łysiak pisze o tym, dokąd zmierza ta czarna rewolucja. Maciej Korzuszek o tym, czy Donald Trump pozostanie w Białym Domu. Natomiast z felietonu Katarzyny Gujskiej dowiedzą się Państwo, jak Ślązacy i Kaszubi, przepraszam, że się śmieję, zostali LGBT. Oni mogą być trochę zaskoczeni, ale to nie uprzedzajmy faktów, trzeba przeczytać. Ja chciałem Państwu pokazać dzisiaj taki, to będzie zagadka, taki film z pytaniem takim Państwa chciałem zostawić z tym filmem na chwilę. Gdzie to się dzieje? Bardzo uprzejmie proszę uważnie się przyjrzeć i zastanowić, gdzie mogło mieć miejsce takie wydarzenie, jakie widzimy na tym filmie. Bardzo proszę. Nie, to nie jest Bliski Wschód, to nie jest jakiś tam Afganistan i tak dalej. To jest, proszę Państwa, serce Francji. To jest Burgundia, miasteczko Dijon. Może się Państwu całkiem słusznie kojarzyć z pewną musztardą.
Jak donosi agencja AFP Agence France-Presse, do walk w Dijon dochodziło głównie między przedstawicielami mniejszości czeczeńskiej a członkami innych narodowości. Oni się tak naparzają tam od kilku dni. Chodzi głównie o Marokańczyków i Algierczyków, którzy tam zamieszkują jedną z dzielnic tego Dijon. Według policji około 150 Czeczenów urządzało od piątku tak zwane najazdy karne na ulicach, gdzie mogli zamieszkiwać ci Algierczycy, Marokańczycy. Przy okazji podpalali śmietniki, niszczyli sklepy, palili samochody, no to co zwykle tam się dzieje. Wielu z nich miało kije baseballowe, niektórzy także broń palną, którą strzelali w przypadkowych kierunkach. Maire Dijon, François Repsamon, w poniedziałek wieczorem zaapelował do ministra spraw wewnętrznych Francji Christophe'a Castanera o pomoc w odzyskaniu kontroli nad miastem. W nocy francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało komunikat, w którym, uwaga, potępiło gwałtowne zakłócenia porządku publicznego i zastraszanie. Do Dijon ma się udać sekretarz stanu we francuskim MSW Laurent Nunez. No ale jak rozumiem, dopiero po tym, jak się tam uda przywrócić jakiś... Znaczy nie, no porządek tam jest. No właśnie o to chodzi, że tam jest porządek. Tak, to u nas mamy kłopoty z praworządnością. Podobne zamieszki też wybuchły w Nicei. No ale nie ma się z czego. Pan Stefan z Poznania, tak? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Witam panie Jacku. Mam taki problem. Właśnie oglądałem przed chwilą na pańskim programie pana Suchonia. I ja nie wiem, czy pani prowadząca, pani redaktor, nie może temu panu przeszkodzić, czy oni są stworzeni do tego, żeby bez przerwy tylko mówić, a osoba z naszej racji, on jest niedopuszczany po prostu, bo ma przerywany cały czas drogę. Tak samo było na info. Był u pani tam byłej nie nowoczesnej, tylko z PSL-u. Z Kukiza przedtem i też bez przerwy przerywał panu Suskiemu. I naprawdę to mnie razi, że pani redaktor prowadząca nie potrafi uporządkować tych panów. No to mam na tyle. Dziękuję uprzejmie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Przyznam się szczerze, bez bicia, że ja nie widziałem tego programu. Przepraszam najmocniej, ale tutaj byłem zajęty rozmaitymi redakcyjnymi sprawami. Jako, że mnie nie było w ubiegłym tygodniu, to się rzuciłem między innymi do korespondencji, która nadchodzi. Musiałem zabójczą paczkę odebrać i tak dalej. Także nie wiem, o czym pan mówi, bo tego nie widziałem. Generalnie, panie Stefanie, ja bym się... tak bardzo mocno tym nie przejmował, szczególnie w świetle tych dzisiejszych wydarzeń, bieżących jak najbardziej. W świetle dzisiejszych bieżących wydarzeń powiedziałbym państwu, nie róbcie polityki, kupujcie dżem. Dlaczego? Dzisiaj, proszę państwa, Rafał Trzaskowski był w Radomiu i opowiadał o tym, jak kupował dżem. Ja chciałem powiedzieć tak od siebie szczerze, że ja się złapałem na tym, że mi jest wstyd za tych z Radomia. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że tam było takie... Najpierw odbyło się takie spotkanie zamknięte kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, którego przedstawiał obecny prezydent Radomia. Tam byli, jak rozumiem, samorządowcy. No i oni tak ze sobą rozmawiali o tym, jak to ten okrutny PiS strasznie dręczy te samorządy. Ale zaczęło się od tego, że prezydent Radomia powiedział do hymnu. No i poszły pierwsze dwie zwrotki jeszcze Polski. Dlaczego ja mówię, że nie jest wstyd za tych z Radomia? Ja mam taką serdeczną prośbę do państwa, się teraz do tych z Radomia zwracam, do tych samorządowców, którzy tam byli na tym zamkniętym spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim. Jak czegoś nie znacie, to nie śpiewajcie razem, naprawdę, dlatego, że to jest tak, że
i metrum nie takie, już tam nie mówiąc o nutach. Bóg miał ich w opiece, że to były tylko dwie pierwsze zwrotki, bo jakby miało być o ojcu Basi, to byłoby ciężko, bo widać, że te słowa w mundsztuku jakoś tak grzęzną, więzną, wydają się niby znajome, bo oni gdzieś to słyszeli, ale nie do końca. Także gdyby można było, to proszę uprzejmie, następnym razem wykonać coś, co wspólnie jesteście razem w stanie zaśpiewać. No. Pan Andrzej jest z nami. Pan Andrzej z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tak, słucham. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat polityków z tej tak zwanej światłej Europy, którzy przyłączyli się do krytyki naszego rządu i do krytyki naszego pana prezydenta. Mam na myśli tutaj polityka z Belgii i obecnie rządzących w Hiszpanii. No to, co tam się dzieje w tych krajach, to nasi politycy z Platformy i z Lewicy chcieliby wprowadzić do Polski, uważając to, że to są te właśnie światłe wzorce europejskie, które trzeba wprowadzić do Polski. No właśnie dzisiaj nawet w telewizji widziałem, jak się zachowywała pani minister z Hiszpanii, która uważała, że ludzi, którzy mają krytyczne nastawienie do ideologii LGBT, trzeba karać. Wszyscy, którzy coś będą wiedzieli na ten temat, to mają zgłaszać władzom, żeby tych ludzi można było karać. Poza tym co? No to przypomina czasy stalinowskie, bo w stalinowskiej Rosji właśnie tak było, że jak dzieci donosiły na rodziców, no to wtedy były nagradzane. Był taki znany przypadek chyba z lat 30., że dziecko doniosło na własnych rodziców, że pomagają przeciwnikom Stalina. Rodziców wywieziono do łagru, a dziadek podobno tego wnuka, który doniósł na swoich rodziców, powiesił. To podobno mu postawiono temu komsomolcowi czy harcerzowi tamtejszemu pomnik. No to takie wzorce chyba też w Hiszpanii są preferowane, żeby znajomi czy dzieci donosili na członków rodziny, że oni mają nastawienie krytyczne. Tak samo i ten polityk, który skrytykował naszego pana prezydenta z Belgii, sam podobno kiedyś był zamieszany w aferę pedofilską. A tak w ogóle te wzorce belgijskie to jeżą włosy na głowie, bo starsi ludzie w Belgii podobno płaczą, jak mają iść do szpitala, bo boją się, że nie wrócą żywi. Podobno są tam namawiani do podpisania zgody na eutanazję i czy chcą, czy nie chcą, to boją się, że mogą nie wrócić, bo ich będą zmuszani do eutanazji. Ale to jeszcze nie tylko to. Ja jakiś czas temu czytałem w internecie, że ważne jakieś tam opiniotwórcze kręgi domagały się, że żeby przedłużyć aborcję po urodzeniu. Żeby można było, jeżeli dziecko urodzi się ułomne, czy upośledzone, czy no po prostu z jakąś wadą, żeby można było to je uśmiercić jako, że to jest przykład aborcji. I to właśnie niby te światłe, postępowe kręgi tak chcą robić. 2500 lat temu, jak był wielki konflikt między Atenami a Spartą, to Ateny były tymi postępowymi, tym postępowym państwem i krytykowały Spartę za to, że oficjalnie władza nie tolerowała wręcz. To był taki zwyczaj, że dziecko ułomne po prostu było zabijane, zrzucane z góry. Tłumaczono to tym, że takie dziecko nie da sobie rady w życiu, że stanowi kłopot dla państwa, stanowi kłopot dla rodziców. I teraz identyczne takie same argumenty teraz w Belgii są stawiane, że takie dziecko, które teraz urodzi się upośledzone czy chore, to też będzie stanowić problem dla państwa czy dla rodziców. I takie właśnie te wzorce tak zwanej nowoczesnej Europy
takie partie jak Lewica czy Platforma chcą wprowadzać do Polski. No ja się boję tych wzorców. Wolałbym tej nowoczesnej Europy, żeby nie wprowadzano do nas, do kraju. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję. Też się boję. Też bardzo uprzejmie dziękuję, panie Andrzeju. A propos tego, co pan mówił o tej Hiszpanii, ja państwu z całego serca serdecznie polecam taką korespondencję pani redaktor Małgorzaty Wołczyk, korespondencję dla portalu Do Rzeczy. Pani redaktor Wołczyk z Hiszpanii pisze tak. Każdy, kto szuka przykładów potwierdzających, że za ruchem LGBT stoi nie tylko ideologia o cechach najzupełniej totalitarnych, ale też potężna władza, powinien zerknąć na Hiszpanię. I nie chodzi tu o żadną retorykę homofobiczną czy wietrzenie spisków, a zwyczajne, smutne fakty, których codzienność na Półwyspie dostarcza nieustannie. Przynajmniej 4 regiony autonomiczne Hiszpanii mają w tym swoim prawie zapis przeciwko LGBT-fobii. Hiszpania stanowi wyjątkowe laboratorium hodowli nowego społeczeństwa i to już od najmłodszych lat. I teraz jest fragment o tym, o czym pan Andrzej wspominał. Gdy w styczniu tego roku pani minister edukacji Izabela Cela na konferencji prasowej wydała komunikat: nie możemy w żaden sposób myśleć, że dzieci należą do rodziców, na sali konferencyjnej podniósł się szum i niedowierzanie. Rzecz dotyczyła inicjatywy konserwatywnej partii Fox, aby pozostawić rodzicom możliwość odmowy uczestniczenia ich dziecka w edukacji seksualnej. Jak doprecyzowała minister do spraw równości płci Irene Montero, no bo doprecyzowała to, co powiedziała koleżanka, ta minister od edukacji. Dzieci maczystowskich ojców i matek mają takie samo prawo jak reszta dzieci do edukacji w zakresie wolności, feminizmu i równości. Poza tym, jak dodała dobitnie, dzieci homofobicznych matek i ojców muszą wiedzieć, że mogą kochać kogo chcą, jak chcą i kiedy chcą. Ponieważ edukacja w duchu równości jest jednym z filarów demokracji i filarów tego rządu, hiszpańskiego rządu. Dlatego też nie tylko dzieci w szkołach publicznych, ale też społecznych poddawane są specyficznej, w cudzysłowie, obróbce ideologicznej, która nie stroni także od praktyk i warsztatów najzupełniej perwersyjnych. Tutaj chodzi o rozmaite techniki masturbacji, nauka wzajemnych pieszczot i tak dalej. Juan Carlos Corvera, prezes sieci szkół stowarzyszonych wokół Fundacji Rodzin Chrześcijańskich, wyjaśnia to w taki sposób. Ustawodawstwo przyznało swobodny dostęp kolektywu LGBT do szkół, aby mogli oni prowadzić rozmowy promujące praktyki homoseksualne. Mogą też opracowywać programy nauczania w zakresie przedmiotu gender. Zachęcają nieletnich uczniów do denuncjowania rodziców, jeśli ci popełniają przestępstwa homofobiczne, a nawet oferują nieodwracalne leczenie hormonalne i to bez wiedzy rodziców lub przy ich zdecydowanym sprzeciwie. Czy państwo słyszą to, co ja czytam? Bez wiedzy rodziców, a nawet przy sprzeciwie tych rodziców to się odbywa. Oczywiście rodzice, opiekunowie lub ośrodki, które sprzeciwiają się takiej działalności kolektywu LGBT lub krytykują ideologię gender publicznie lub prywatnie, mogą podlegać sankcjom i grzywnie w wysokości od 200 do 45 tysięcy euro. Tak jak to było w przypadku kary nałożonej na Carlosa Martineza, dyrektora szkoły Jana Pawła II, za krytykowanie ideologii gender w okulniku skierowanym do rodziców. To się w tej chwili, proszę państwa, odbywa w słonecznej Hiszpanii. Pan Sławomir z Węgorzewa jest z nami. Kłaniam się, panie Sławku. Mało czasu mamy. Słucham pana. Ojej, dzień dobry, panie Jasku. Ja szczęśliwy jestem, że się dodzwoniłem do państwa. No ale krytykujecie tak tego biednego Trzaskowskiego. Przecież on zupełnie dobre rzeczy chce robić. On chce dla nas zdobyć lotnisko w Berlinie. No po co mamy budować, jak możemy tam, wiecie. Tak samo zaatakujemy okręg kaliningradzki i już nie musimy robić przekopu przez. No najwyżej trochę damy ziemi z tego okręgu kaliningradzkiego dla Litwy i odbierzemy im Wilno. No i przecież cała Polska będzie wtedy szczęśliwa. No i to może zrobić nam tylko Trzaskowski. No i dziękuję, panie Jacku.
Pozdrawiam się. Serdecznie. Wszystkiego do... Powinienem tak zamachać, jak oni. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że to jest jeden, jedyny gest, który łączy wszystkich kandydatów na prezydenta. Oni wszyscy tak robią. Dobra, okej. Okay. Skoro pan mnie tak natchnął tym przewrotnym poczuciem humoru, to ja chciałem teraz na koniec programu, no tak, bo to się już zbliżamy do końca. Chciałem brutalnie zaatakować PiS. Proszę państwa, nie ma takich planów. Tak dzisiaj powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany na konferencji przez dziennikarzy o te różne doniesienia medialne, mówiące o tym, że PiS nie wyklucza wprowadzenia stanu wyjątkowego przed wyborami prezydenckimi. Dzisiejszy Super Express właśnie podał, że w PiS jest taki tajny plan, który miałby pozwolić na reelekcję obecnego prezydenta. Gazeta, powołując się na anonimowe źródło w partii, napisała, że PiS nie wyklucza, że w ostatnim momencie może zostać wprowadzony stan wyjątkowy, żeby tylko odłożyć wybory. No i dzisiaj premier, pytany o te doniesienia na konferencji prasowej, powiedział, że nie ma takich planów przed wyborami. Anita Czerwińska, rzecznik PiSu, w rozmowie z PAP powiedziała, że nie ma i nigdy nie było planu wprowadzenia stanu wyjątkowego. Doniesienie medialne mówiące, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzenie stanu wyjątkowego w razie niekorzystnego wyniku wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, są kłamstwem. Nie ma, nigdy nie było planu wprowadzenia stanu wyjątkowego. Proszę państwa, dlatego mówię, że brutalnie zaatakuje PiS na koniec. Proszę uważnie posłuchać, co mówi ten premier Mateusz Morawiecki. On mówi, że przed wyborami nie wprowadzą takiego stanu. On nie powiedział, że po wyborach. On powiedział, że nie ma takich planów przed wyborami. A Anita Czerwińska mówi, że nie ma takich planów, kropka. No to co z tego, że nie ma takich planów? A ile rzeczy oni wprowadzili bez planu? No i z tym państwa zostawiam. Do jutra, do zobaczenia, miłego wieczoru. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.